Cześć, tutaj Y. W dzisiejszym odcinku odwiedzam Dzień Dobry TVN i będę próbował odczytać jakieś tajne informacje właśnie z myśli prowadzących. Myślę, że skupię się na Marcinie Prokopie. Poza tym będzie też bardzo dużo magii, bo mam chyba 3 czy 4 wejścia. Zobaczymy, czy się uda. Słuchajcie, jesteśmy, przyjechaliśmy, pokażemy wam trochę, jak to wygląda od wewnątrz. Ja mam 4 wejścia, więc nie wiem, czy to się nie zmieni, także no oglądajcie, no oglądajcie. 8, 7, 6, 5, 4. Uwaga! Dzień dobry. Dzień dobry. Tu jest z nami Y, czyli iluzjonista, który pokazywał swoją sztukę Bakowi Dysonowi bezpośrednio. Marcin, tak. Twoje zadanie będzie takie, żeby zagrać ze mną w kółko i krzyżyk. Ja wygram. Ja robię pierwszy ruch, bo jestem w to. Nie ufam mu, od razu bardzo wam dobry powiem. I robię. Uwaga! Kółko na środku. Kółeczko na środku. Marcin, twój jest krzyżyk, proszę bardzo, wybieraj. Gdzie chcesz zagrać? Ja na środku bym chciał. No ale ja już zagrałem na środku, ale więc to musisz wybrać jedno z tych miejsc. Jesteś magikiem, no to powiedz, zrób, żeby to zniknęło. No dobra, daj tutaj. O, jesteś pewien, bo to jest zły ruch. To jest bardzo dobry dobra, ruch. Dobra. Wygrałem. No gdzie? No wygrałeś, jeszcze trochę. Nie. Gra polega na tym, kto pierwszy obstawi róg. Uwaga. Kółko. Teraz ja. Dobrze. Tutaj. Marcin. Mordo. Czuję, że chcesz, musicie, żebym postawił walczę. Dawaj tutaj. Jesteś no pewien. Przecież przyspieszamy. Dobrze. No troszkę przyspieszamy. Uwaga. Muszę pomyśleć. Ja no, od razu robię szybką tutaj odpowiedź, żebyś tutaj... O. Dobra, Marcin. Tu mi dawaj. Będę cię blokował. O kurde. No i co teraz? Teraz ja no. Tutaj, ja muszę cię zablokować. Boże, przy tej presji czasowej to jest możliwe, no, że nawet niestety, nie wygram. Sprawdzam, czy mam jeszcze zegarek. Ale dobra, ja to mam. wygram. Dobra, dawaj mi teraz tu. Tu. O nie, to źle, to bardzo źle, słuchaj, bo ja... No i żaden nie wygrał, oszustwo teraz. Remis, ach. Ale wiecie co? Ja nigdy nie powiedziałem, że wygram w kółko i krzyżyk. Ja nie powiedziałem wam o tym, że tutaj jest nadruk. O, okej. Okay. Co nie? I teraz to odwrócisz? I ja teraz to odwrócę. I to będzie poukładane niby w logo naszego programu? Słuchajcie, oczywiście, że tak, dlatego, że my zawsze wygrywamy, bo spędzamy super czas! O, panie, jak on to zrobił? Tego nie wiemy, ale... Ty to zrobiłeś, gratulacje. Na tym polega magia. To było to. Drogi, nie macaj faceta na antenie, no weź! Nie zauważyłeś, kiedy ćwiczył. No może ja zapomnę pogodę. Proszę bardzo, która godzina? Jest 8:04. Aha, skąd to wiesz? Bo właśnie zaczęło się Dzień Dobry TVN. A zobacz, co ja tutaj znalazłem. No nie, trafiłem się na fest. Dziękuję. Wygrałeś, jak mi Marcin zarąbał zegarek. Nie zauważyłem. Jesteśmy po pierwszym wejściu. Teraz będę musiał poczekać z godzinę, żeby było kolejne wejście. Więc odpocznę. Patrzcie, to insygnia śmierci. Patrz. O mój Boże. To jest nowy? Czy to no, świeży? Tygodniowy, jeszcze no. Ten. Nice. No. Bardzo proszę, żeby wystarczy, żeby nie spuszczali z oku, bo ludzie będą myśleć, że coś było, że wróciłem zakaz. Ja myślę, że dobra magia powinna tak nawiązywać do współczesnych problemów. Jaki masz współczesny problem? No, a jaki ty masz, jaki wszyscy mamy współczesny problem? No, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście zobacz, niewystarczające emerytury. Musimy nosić maseczki, ale niedawno. Niedawno nastąpiło wielkie, przełomowe przedsięwzięcie, bo 15 maja, zobacz, pracowałem nad tym naprawdę wiele miesięcy, żeby w końcu te maseczki tutaj za pomocą okazało się najbardziej oczywistej rzeczy, czyli właśnie tego żelu. Żeby ją zniknąć. Dokładnie, przytrzymaj proszę. A mogę sobie wetrzeć w ręce, czy to jest żel magiczny? Zobacz. I ta maseczka znika. Jak to zrobiłeś teraz, powiedz państwu? Słuchaj, ja wolę rzeczy pojawiać, więc zrobimy szybkie pojawienie jednego przedmiotu. Zobacz, to jest papierek, prawda? Taki dziwny. To jest ta maseczka, tylko ona się zmniejszyła w praniu. Mam no, potrzymać? To jest taki papierek, co został w spodniach i teraz... Pachnie uwaga, spodniami właśnie. Zobacz, chodzi o to, żeby wziąć ten papierek i go sobie podpalić.
O, panie! I wtedy pojawić coś, tak? Brawo. Oczywiście. Oj, tam, tylko tam, tylko dla Doroty nie mając. A, poczekaj, zrobimy tak i będą. Oh, yeah! No, ja teraz polecę do Artura Andrusa, czekajcie, bo mnie nie ma w kamerze, a ja mówię. Włączyć mnie proszę. Polecę do Artura Andrusa i rozmnożymy dzisiaj dobry humor oraz informacje o dzisiejszej prasie. Kiedy Marcin się ostatnio tak zajmował na wizji? Ekipa, chodźcie wszyscy. Przyniosłem czekoladki, no. Już się boję. Zejdźcie z kabla. Zejdźcie z kabla. Zejdźcie z kabla. Nie ma czekoladek. Sorry. 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 A, czekoladek. Dobra, uwaga, patrz. Zrobimy tak. Po prostu tego. Dla was specjalnie, proszę bardzo. Wybierz jedną kartę, którą chcesz. Są wszystkie różne karty, więc widać tam. Już. Dobra, i poproszę cię Dorotę, żebyś podpisała, uwaga, o, leci wszystko tutaj, proszę bardzo, jakbyś podpisała, ja się odwracam, nie patrzę, gdzie tu się odwracam, tak o, tak? Tak. Jest, tak, super, wezmę pisak, pisak wezmę, to nie są tanie rzeczy. Ale od razu zabierać, no dobrze, cukierków mi nie zabrałaś. Nie, cukierki są dla ciebie, zobacz, możemy pokazać jeszcze raz do kamery. Czekaj. Bo ja widzę, super. Zobacz, kartę tak. Włożę do środka talii, bardzo uczciwie. I przetasuję. Porządnie. Poproszę cię jeszcze raz, żebyś wyciągnęła dłonie na płasko. Proszę. I teraz pokażemy nawet od góry, co się będzie działo. Nie wiem, czy znasz jakieś zaklęcia, na przykład z Harry'ego Pottera. Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa. I twoja karta z podpisem ja. Oczywiście. Zobacz, teraz ja cię zaczaruję, patrz. Czary, mary, sok z Biedronki. Za chwilę jabłko z Lidla. Wszystko obledzą naraz. Cię czerwone stonki. A teraz pytanie. Gdzie jest twoje pudełko do kart? Zniknęło. Proszę. Jak myślisz, gdzie może się znajdować? Na rękę. Czy jest w mojej kieszeni? W twojej kieszeni. Włóż rękę do mojej kieszeni, niech pudełko w twą dłoń się wrzeni. To jest... Boję się tego rytuału. Popatrz. A tam jest coś więcej. A to zostaw, to akurat jest mały kotek. To dziura jest. Brawo. Masz, Marcinek. No, nie każde wejście musi być udane, nie? Marcin mnie dzisiaj bardzo troluje. No nie wszystko było tak ładnie, pięknie, jakby mi się chciało, ale to jest życie. Było dobrze, ale mogło być lepiej, więc postaram się w kolejnym wejściu poprawić. Wyobraź sobie, że jesteś u siebie w domu. Przechodzisz przez drzwi wejściowe, tak. Nie? I patrzysz i pierwszy przedmiot, który masz po prawej stronie, jakiś pomyśl sobie, to co stoi po prawej stronie, jak się wejdzie do domu, do Marcina Prokopa, jeżeli możesz powiedzieć? Teściowa. Teściowa? Przedmiot! Nie no, przedmiot. A, motocykl. Kto trzyma motocykl w domu? Ja. A ktoś o tym wie? To jest panie magiku! Bo wiesz co, bo ja wiem, że kończymy, ale ja miałem dzisiaj sen, w którym zapisałem sobie coś na kartce, po prostu w kieszeni, od samego początku programu miałem. Miałem taki sen i nie wiedziałem, o co w nim chodzi, ale napisałem, że Marcin Prokop trzyma motocykl w domu? W mieszkaniu? Dobry jest, skubany. A możesz nas zniknąć? Jak to zrobiłeś? Możesz nas zniknąć, bo już jest pora. Czemu trzymasz motocykl w mieszkaniu? Zniknij nas! Ale to było dobre. Naprawdę, trzymam motocykl w domu. Zniknij nas! On jest tani, proszę go nie kraść. Zniknij! Uwaga, dobrze, no to na 3-4, ja zasłaniam, a wy uciekacie. Już przyszedł. Dobry jesteś! Kto trzyma motocykl w domu? Kto trzyma motocykl w domu? Marcin Prokop! Ma ich tyle, że dziś nie może ich zmieścić. Jak to zrobiłeś? To są jakieś socjotechniczne sztuczki, obrażam się. Jeżeli też chcielibyście robić magię, tak jak ja, i zaskakiwać ludzi, to zapraszam was do mojej szkoły magii. Pierwsza lekcja jest za darmo, link w opisie, albo możecie kliknąć sobie, wejść po prostu na tą stronę. Widzimy się już bardzo niedługo, no i jak zwykle, pozostańcie magiczni.